27 maja wspominamy świętą Barbarę Kim, męczennicę. Barbara urodziła się w 1805 roku w Korei w rodzinie katolickiej, ale niezbyt pobożnej. Z powodu biedy w wieku 13 lat wysłano ją na służbę do rodziny katolickiej. Tam ożywiła się duchowo i w sprzyjającym środowisku wzrastała jej wiara. Czytała książki religijne, więcej się modliła. Z miłości do Pana Jezusa postanowiła zostać wdową. Po kilku latach odwiedził ją ojciec i oznajmił, że obiecał jej rękę pewnemu katolickiemu mężczyźnie. Wtedy powiedziała ojcu o swoim postanowieniu. Ten jednak nie uszanował jej decyzji i doprowadził do małżeństwa. Okazało się jednak, że ojciec Barbary skłamał. Jej mąż był poganinem. Bezskutecznie próbowała przekazać swojemu mężowi wiarę katolicką. W małżeństwie tym urodziło się kilkoro dzieci, ale tylko jedną córkę Barbara mogła ochrzcić i wychować w wierze katolickiej. Związek ten był bardzo trudny, przede wszystkim z powodu różnicy wyznań. Po śmierci męża Barbara mogła w końcu bez przeszkód modlić się, przyjmować sakramenty święte i podejmować działalność charytatywną. W czasie jednego z prześladowań kościoła w Korei została aresztowana w marcu 1839 roku. Torturami usiłowano zmusić ją do wyparcia się wiary katolickiej i wydania nazwisk innych katolików. Barbara nie ugięła się, wytrwała w wierze. W więzieniu zachorowała na tyfus. W przepełnionych, dusznych, brudnych celach łatwo było na tę chorobę zachorować. Bardzo cierpiała przez cały czas choroby, aż w końcu zmarła 27 maja 1839 roku w wieku 34 lat. Została beatyfikowana 5 lipca 1925 roku przez papieża Piusa XI, a kanonizowana 6 maja 1984 roku w grupie 103 męczenników koreańskich przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie święta Barbara otrzymała siłę zniesienia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami, bądź nam miły.